Szanowni Państwo, drodzy sąsiedzi, kochani mieszkańcy Starogardu Gdańskiego, po roku ciężkiej, wytężonej pracy mamy swoje święto. Starogardzianom należy się święto, rozrywka, zabawa, bo jesteśmy mieszkańcami królewskiego miasta Starogard Gdański. Pamiętajmy o tym zawsze. Starogard! Starogard, tak jest! Kochani, jak wiecie, w tym roku zainaugurowaliśmy budżet obywatelski. Przeznaczyliśmy na to 1 milion złotych. Kilka wspaniałych projektów, które wygrały w tym budżecie, są systematycznie realizowane. Dzisiaj na tej scenie chciałbym zrealizować kolejny projekt, mianowicie zakup rzutnika multimedialnego, który będzie wykorzystywany do kina letniego. Otóż już w przyszłym tygodniu, właśnie w tym miejscu, na południowej stronie rynku, robimy wielką plażę. Wysypujemy piasek, stawiamy parasole, będą leżaki, będzie stała scena, będą puszczane filmy. Będziecie mogli, proszę Państwa, do końca wakacji przychodzić i dobrze się bawić. A mam nadzieję, że już niebawem, bo może za rok, może za dwa lata bierzemy się za rewitalizację rynku. Robimy nową płytę, robimy coś pięknego. Rynek starogardzki ma być perełką Pomorza i taki będzie. Ja zaproszę na scenę pana Jana Rozewicza, który złożył projekt właśnie na zakup multimedialnego projektora. Ten projekt wygrał jako jeden chyba z 6 czy 7, jeżeli dobrze pamiętam. I chciałbym teraz wręczyć panu Janowi ten projektor, oczywiście z nadzieją, że będzie go wykorzystywał na potrzeby mieszkańców miasta. Brawo, Janek! Witam bardzo, bardzo serdecznie. Jesteście tam? To jest cały Starogard goście. Słuchajcie, kochani, bardzo, bardzo cieszę się, że na ręce starego seniora kultury, bo już 39 lat w tej kulturze, dostałem dzisiaj tak wspaniały prezent dla mieszkańców. I nie tylko, ponieważ ten rzutnik będzie w kinie Soku, w Centrum Kultury. Będą wyświetlane fantastyczne filmy, niekoniecznie w tych jakichś takich dziwnych, dużych kinach, ale tam, gdzie jest dobry film, dobry temat, a przede wszystkim chciałbym tutaj w tym miejscu ogłaszam wszem i wobec, że chciałbym podziękować właśnie głównie członkom dyskusyjnego klubu filmowego Soku. Oklaski dla nich. To oni wierzyli do końca. Siedziałem przed kinem Soku i zbierałem każdy głos i udało się. A więc jest to historyczna i może ostatnia dla mnie chwila, ponieważ udało się właśnie w budżecie obywatelskim, jako pierwszym Starogardzie Gdańskim, wygrać, zorganizować, zagłosować, żebyśmy po prostu uwierzyli, że możemy działać i brać w ręce swoje sprawy. I trzeba, tak jak tutaj Marcin mówił, trzeba iść na całość, a ja mam ostatnio takie hasło, trzeba cisnąć do przodu. Bardzo dziękuję serdecznie tutaj panu prezydentowi za odwagę, za to, że uruchomił, słyszę, że już jest druga sprawa, druga tura, a więc proszę się nie obawiać, weźcie, jak to się mówi, w swoje dłonie sprawy i będzie dobrze. Najważniejsze, że jesteśmy razem. No i spróbuję hasło. Na cześć Starogardu, hip hip! Hip hip!